Ma dopiero 21 lat i ma być solidnym wzmocnieniem tyskiej obrony. Remigiusz Szywacz, pierwszy z nowo pozyskanych zawodników GKS-u Tychy w zimowym okienku transferowym przed kamerą GKS-u Tychy TV. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Remigiusz, po pierwsze witamy w Tychach, po drugie powiedz, co przekonało Cię do gry w GKS-ie i jakie oczekiwania wiążesz z występami przy Edukacji 7? Myślę, że najbardziej to konkretny był dyrektor sportowy, który też zadzwonił do mnie. I razem z menadżerem podjęliśmy taką decyzję. No był to najbardziej konkretny klub, też chciałem się rozwijać. Tu jest bardzo, bardzo dobra baza, dzięki której też można się mega rozwinąć. No, stąd mój wybór. Ostatni sezon spędziłeś w kotwicy Kołobrzeg, 15 występów. Trudno jest się przeprowadzić z jednego końca Polski na drugi? Na pewno, choć ja pochodzę z Krakowa, więc też była ku temu decyzja wyboru właśnie Tychów. Wiadomo, że z Krakowa jest bliżej na Śląsk niż nad morze. No właśnie, Kraków, twoje rodzinne miasto. Uczyłeś grać w piłkę w Wiśle Kraków. Czego zabrakło, żeby przebić się do pierwszego zespołu Białej Gwiazdy? To trzeba zapytać trenerów, z którymi współpracowałem. Na to pytanie ciężko mi odpowiedzieć. Nominalnie jesteś lewym obrońcą, ale występowałeś także na środku obrony. Na której pozycji czujesz się lepiej? Myślę, że na lewej obronie. Od dwóch sezonów tak nieustannie gram na tej pozycji. Myślę, że to jest moja pozycja. Prezes Grzegorz Bednarski powiedział o tobie: zawodnik o dobrych warunkach fizycznych, który ma dobry przegląd pola gry. I rzeczywiście w tych filmikach, które oglądaliśmy, było widać, że potrafi zagrać prostopadłą piłkę i też dobrze radzi sobie w ofensywie. Racja, no to jest mój główny atut. Lubię też grać w ofensywie, lubię dawać zespołowi dodatkowy właśnie impuls, pomoc, bo wiadomo, że nie zawsze tylko pomocnicy i napastnicy biorą udział w takich akcjach. Miałeś okazję zagrać w drugiej lidze przeciwko GKS-owi Tychy. Jak wspominasz ten występ i czy wtedy gdzieś w tyle głowy pojawiła się myśl, fajnie byłoby zagrać w GKS-ie Tychy? Kurczę, szczerze nie spodziewałem się tego, że po tym meczu nagle po pewnym czasie się tu pojawię. Choć no niestety, no zły to był dzień dla nas, no przegraliśmy 2-0, no ale nie ma co patrzeć wstecz, jestem tutaj i liczy się teraz tylko GKS. Dobrze znasz któregoś z zawodników GKS-u Tychy? Niestety nie. Jestem nowy, ale myślę, że z biegiem czasu poznam się ze wszystkimi i będzie super atmosfera. Dziękuję za rozmowę, powodzenia. Dziękuję bardzo.